Wojo, tej bramki potrzebował Lech, ale ty chyba tej bramki potrzebowałeś jeszcze bardziej. Tak, bo ostatnio czasem nie grałem dużo, także naprawdę potrzebowałem tą bramkę, ale najważniejsze, że jest Lech znowu wygrał, że idziemy do przodu. Myślę, że każdy chłop dzisiaj zostawił serce na boisku i dzisiaj wygraliśmy wszyscy razem. No było widać, że to było chyba najtrudniejsze spotkanie spośród tych wygranych w tym sezonie przez Lecha. Tak, bo Zagłębie jest dobra drużyna, która gra u siebie, atakuje cały czas. Zostaliśmy z piłkarzem mniej. Musieliśmy bronić cały czas i jestem szczęśliwy, bo na końcu wygraliśmy. W drugiej połowie chyba się trochę za bardzo cofnęliście, już nawet pomijam ten fakt, że czerwona kartka dla KBCSI, ale wcześniej też, od początku drugiej połowy Lech taki trochę cofnięty wyszedł. Tak, bo nie chcieliśmy tak grać, ale po prostu Zagłębie przegrywa domu i ruszała od razu na początku drugiej połowy. Musieliśmy trochę cofnąć, na końcu ta czerwona kartka jeszcze bardziej stiła, ale trzymaliśmy do końca i jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Zagrałeś na prawej stronie w końcówce, to obrony to nowa pozycja dla Ciebie. Tak. Wszystko gram tutaj, ale nie. Tylko, że Lech wygrywa i że jest wszystko w porządku, nie jest ważne, co gram. Piotrek, to chyba najtrudniejsze spośród tych zwycięstw, które udało Wam się odnieść w tym sezonie. No tak, nie było łatwo, tym bardziej, że przez kilkanaście minut drugiej połowy graliśmy jednego zawodnika mniej. Wiedzieliśmy, że Zagłębie to dobry zespół, natomiast jest w kryzysie i nie chcieliśmy, żeby to dzisiaj z niego wychodzili. Zadanie wypełniliśmy, wozimy stąd 3 punkty. Myślę, że Zagłębie będzie punktować w następnych spotkaniach, a my się cieszymy z tego, że przynajmniej do poniedziałku będziemy liderem. No, rozmawialiśmy przed tym meczem, mówiliśmy, że Zagłębie potrafi grać z drużynami z czołówki. Dzisiaj to pokazało, bo rzeczywiście sporo krwi Wam napsuło. Tak, aczkolwiek w pierwszej połowie byliśmy zespołem lepszym, graliśmy swoją piłkę, utrzymywaliśmy się długo przy niej, stwarzaliśmy sobie sytuacje bramkowe. No w drugiej połowie troszkę gorzej to wyglądało, a już końcówka, gdzie graliśmy jednego zawodnika mniej, staraliśmy się skoncentrować na grze obronnej po to, żeby na moment nie przyszła w zespole dekoncentracja, żebyśmy nie popełnili błędu i stracili bramki. Udało się zadanie do końca wykonać. No, że to się udało, bo tych sytuacji Zagłębie miało dużo, wprawdzie też często pudłowało, ale mimo wszystko takie sytuacje były groźne, zawsze w końcówce, oblężenie prawdziwe poznańskiej bramki. No tak, dość częste wrzucanie piłki w nasze pole karne i to było tego efektem. Natomiast mamy dobrą obronę, chyba straciliśmy najmniej bramek w tym sezonie i dzisiaj to potwierdziliśmy, że gra obronna nie jest nam obca. Cały zespół grał bardzo dobrze w obronie. Zarówno linia obrony, jak i środkowa dużo w tym meczu się nabiegała i zadanie swoje wykonała. W końcówce istne oblężenie Twojej bramki. Był taki moment, że wydawało się, że ta piłka no, musi wpaść do Twojej bramki, ale jakoś to się wszystko udawało rozstrzygnąć tak, że ta piłka mi wszystko nie wpadła. Ja naprawdę czułem inaczej, naprawdę. Tak czułem, że nie padnie bramka. Dobrze stawaliśmy naprawdę cały czas. Nie wiem, on nie miał już jakąś okazję na 100%, okazję, tylko to ostatni rzut wolny, naprawdę miałeś szczęścia. Ogólnie nie widziałem tą piłkę, jak tam stała, już ja nie widziałem. Ten jeż dobrze uderzył na nasz szczęście obok słupka. Ale trochę pracy mimo wszystko dzisiaj miałeś, dawno już chyba tyle nie musiałeś raz interweniować. Miałem jakąś ciężką pracę, byłem naprawdę pewny u siebie, co miałem, obroniłem i cieszę się z tego. Dzięki, wielkie. Nie ma racji. Dzięki, Jasiu.